Cześć, jestem Tomek, jest ze mną Mateusz. Dzisiaj przedstawimy Wam ćwiczenia na klatkę piersiową. Będą to podstawowe, najprostsze, ale i zarazem najlepsze ćwiczenia. Tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, najważniejsza jest rozgrzewka. Przed każdym treningiem, nieważne czy to jest lżejszy, czy mocniejszy, czy jest to jakaś partia priorytetowa, bądź mniej dla nas priorytetowa, rozgrzewka musi być zawsze przed każdym treningiem i ma być ona przeprowadzona dobrze, a kilka wskazówek pokazaliśmy Wam w poprzednim odcinku. Dobrze, w zależności od tego, którą partię mięśniową klatki piersiowej chcemy ćwiczyć, ważne jest ustawienie sprzętu. Jeżeli chcemy ćwiczyć górną partię klatki piersiowej, ważne jest, żeby ławka była mniej więcej między 30-45 stopni, nawet troszkę więcej. Jeżeli chcemy skupić się na środku klatki piersiowej, wtedy oparcie opuszczamy na poziomo. W zależności od sprzętu, jakim dysponujecie, to niektóre ławki jeszcze można ćwiczyć dół klatki piersiowej, wtedy opuszczamy oparcie jeszcze niżej. Akurat tutaj tego nie możemy Wam pokazać, ale takie ławki również są. Teraz skupiamy się na środku klatki piersiowej. Pozycja wyjściowa, nogi szeroko, stabilna pozycja, ciało podparte, ściągnięte łopatki, klatka wyciśnięta w górę, ale też nie przesadzamy z łukiem, staramy się, żeby plecy w miarę leżały. Rozciągnięcie, bardzo ważna sprawa, na wysokości stópków, rozciągnięcie mięśnia piersiowego i teraz dopiero zaczynamy ćwiczenie. Hop. Pełne spięcie, bardzo ważne, apeluję do Was, żebyście starali się wyczuć swoje mięśnie i nauczyli się tego tak zwanego czucia mięśniowego, żeby skupić się tylko na mięśniu, który ma ćwiczyć, a nie na wszystkich antagonistycznych, pomocniczych, czyli jeżeli ćwiczymy środek klatki i klatkę, to tylko ją staramy się wyczuć i angażować jak najbardziej. To było ćwiczenie na klatkę piersiową, jak zauważyliście, na środkowy akton. Mam nadzieję, że wszystko zostało wyjaśnione, że nie macie więcej pytań. Ale jeśli macie, piszcie je na dole w komentarzach. Postaram się jak najszybciej Wam odpowiedzieć na nie, tak żebyście wiedzieli co, gdzie i jak. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia niebawem.